Witamy, witamy Państwa. No dzisiaj mamy już kolejny dzień, bo już 7 lutego 2014. Państwo zobaczą, tutaj przebijają wieżowce, budują i to dość daleko stąd, a więc jakie one muszą być wysokie. Natomiast ta Warszawa, mówią, że jest stara, mówią, że ta Warszawa to jest stary gnój, mówią, że ta Warszawa jak ten Dareczek, taki tłustawy, co przychodzi do rolniczej biblioteki pod kolumną Zygmunta, która się znajduje, to ten Dareczek tłustawy tam przesiaduje, mówi, a Warszawa to taki stary dziad, gdzie, no nic się nie dzieje w tej Warszawie, nie ma imprez kulturalnych. No i tak jak Państwo patrzycie się na to centrum, rzeczywiście Jan Witek nienawidzi tych pól takich dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdzie nic się nie dzieje, tylko te parkingi, tylko trzeba przyjechać, dojechać, odjechać, proszę Państwa. Nawet zrobili tutaj Państwo, zobaczą, PKS i do Anglo-Ameryki Białystok, że można przed Pałacu Kultury Stalina i Lenina odjechać, dojechać tam, pojechać do Anglo-Ameryki Białystok. Natomiast tutaj w Polsce, proszę Państwa, gdzie tak drwią z siebie, nie ma dziadka, nie ma babci, bo tutaj krótko się żyje, proszę Państwa. Spęd zrobią takiego bydełka, proszę Państwa, co dzisiaj na Koszykowej 28 miało miejsce, że im takie, to te dzieci młodsze, to tym już myślą i mówią, że mądrzejsze. Co wcale nie jest prawdą, bo jak człowiek przecież nie zna, nie pozna słowa Bożego, mądrości Bożych, no to przecież te inne świeckie to są oszustystyczne, są to oszukaństwa, proszę Państwa. Oszą. I tam, proszę Państwa, albo są jakieś dziady, co wykradają ludziom z toreb drogocenne przedmioty, albo jacyś żebracy tam na Tesco Extra dalej, proszę Państwa, pod górce. Także tutaj też OI 171 spod domów towarowych centrum jedzie tam daleko. No my dzisiaj to chciałbyśmy tylko dojechać do tramwaju 23, bo na Stalową, na Pragę Północ chcemy. Zapraszamy.